Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj rozpakujemy sobie drugi sprzęt, który otrzymałem do testów od sklepu audiomagic.pl. Jest to właśnie taki mobilny wzmacniacz firmy FIO. Za chwilkę dowiecie się dokładnie, jaki to jest model, a jeśli jesteście ciekawi, ile kosztuje, sprawdźcie w opisie filmu. Tam macie link do sklepu audiomagic.pl. Zapraszam Was do oglądania. Tak więc widzimy relatywnie niewielkie pudełeczko ze wzmacniaczem mobilnym firmy FIO. Jest to model E11K Kilimanjaro 2. Widzimy wizerunek samego wzmacniacza i informację Portable Headphone Amp, czyli właśnie przenośny wzmacniacz dźwięku. Z tyłu mamy troszeczkę podstawowych informacji, wymiary, kolor, waga oraz parametry. Napięcie wyjściowe 16 Ohm, oporności, czułość 108 dB i zniekształcenia harmoniczne na poziomie 0,004%. Tak więc tutaj się dużo nie dowiadujemy, natomiast rozpakujmy je sobie, rzucimy okiem do środka. Powinno być już znacznie ciekawiej. Ok, i widzimy już samo urządzenie. Zaraz je sobie dokładnie obejrzymy. Natomiast zobaczmy, co jeszcze tutaj ciekawego mamy. Tu pewnie będzie, o dokładnie, jakieś informacje, instrukcje. Tutaj mamy troszeczkę więcej parametrów, ale myślę, że nie będę w tej chwili Wam wszystkiego tutaj podawał. Jak ktoś chce, to sobie rzuci okiem. Na pewno w recenzji znajdą się takie dokładne informacje. Ale mamy tutaj też mniej więcej ładowanie baterii i czas grania tego urządzenia, czas pracowania do 16 godzin na wbudowanej baterii. Tak więc całkiem ciekawie. Natomiast co jeszcze w tych akcesoriach jest ciekawego? Już patrzymy, tu mamy jakieś gumowe elementy, mamy kabelek jeden, jakieś naklejki, kabelek drugi, ten kabelek oczywiście do ładowania wewnętrznej baterii USB i micro USB, czy taki standardowy smartfonowy, jakieś mocowania, do czego to jest jeszcze nie wiem, natomiast się dowiemy. To są chyba takie gumowe opaski, po prostu zakładane na rękę, bo nie wydaje mi się, że to jest jakiś element montażowy, żeby to sobie na przykład do smartfona przyczepić, chociaż być może, natomiast wygląda to po prostu jak takie opaski na rękę. No i mamy też taki łącznik, mini jack, prawdopodobnie do samego urządzenia, żeby połączyć urządzenie z telefonem. Sam wzmacniacz mam już tutaj. No, powiem Wam, że wykonany jest naprawdę fajnie. Obudowa to nie jest plastik, tylko szczotkowane aluminium. Mamy logo firmy FIO. No i zobaczcie, mamy wejście AUX, wyjście na słuchawki, miejsce, gdzie podłączamy ten przewód ładujący tutaj, tu jakaś dioda kontrolka, z tej strony wzmacniacz basu, taki przełącznik suwaczek i gain, czyli prawdopodobnie do słuchawek o większej lub mniejszej oporności, taki przełącznik low-high. I tu mamy włącznik na pokrętełku i mamy poziom tego wzmocnienia, poziom głośności po prostu. O, zobaczcie, dioda się świeci, więc wiemy, że urządzenie działa. No i powiem Wam, że ten cały potencjometr, ta regulacja wykonana jest bardzo porządnie. Chodzi z takim oporem, więc precyzyjnie możemy to sobie dostosować. No i generalnie jak na pierwsze wrażenia, powiem Wam, że są znakomite. Wszystko wykonane bardzo, bardzo dobrze. Te tutaj porty mamy pozłacane. Wysoka jakość wykonania po prostu urządzenia, jak na takie maleństwo, jest dość ciężkie, swoje waży. Obudowa wydaje się być naprawdę odporna. No więc jak na razie same plusy. Zobaczymy, jak się sprawdzi w testach. Oczywiście na testy zapraszam Was na jakiś czas. Dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego rozpakowania. Ceny tego cacka sprawdzicie w opisie filmu. Tam są linki do sklepu audiomagic.pl. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!